problemem ze sygnalizacją świetlną na obwodnicy śródmiejskiej kierowcy borykają się już od dawna. Uważają, że to właśnie przez brak tzw. zielonej fali tworzą się korki i stale mają problem z dojazdem do centrum. Jak zapowiada Dariusz Wołoszczuk z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, sytuacja niebawem się zmieni ku uciesze kierowców. W tym momencie prowadzimy działania związane z uruchomieniem czy wdrożeniem zielonej fali w koordynacji 8 skrzyżowań na obwodnicy śródmiejskiej. Są to skrzyżowania począwszy od ulicy Obotryckiej na skrzyżowaniu ulicy Niemierzyńskiej z ulicą Papieża Pawła VI skończywszy. W tej chwili te prace są prowadzone. Na początku grudnia zamontowane zostaną nowe sterowniki na części sygnalizacji, na części skrzyżowań i wówczas ta zielona fala zostanie uruchomiona. Zielona fala będzie polegała na tym, że samochody poruszające się po obwodnicy śródmiejskiej dojeżdżające do skrzyżowań będą otrzymywały zielone światło. Na podobnej zasadzie zielona fala funkcjonuje już na ulicy Europejskiej. Obecnie obwodnica śródmiejska Szczecina składa się z 5 odcinków. Ostatni, który kosztował 75 milionów złotych, miasto oddało do użytku w grudniu 2012 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa 6. etapu.